Cześć, siemanko, dzień dobry, dobry wieczór. W takiej nietypowej scenerii, bo nagrywam do was wieczorem. Mamy dzisiaj czwartek, 13 lipca. Dwa dni przed startem na Mistrzostwa Świata. Chciałbym tym filmikiem was zaprosić na to, abyście mnie śledzili gdzieś tam na traku, pchali tą kropeczkę daleko. Ja właśnie kończę takie ostatnie zakupy, przygotowania. O, kamera, jakieś światło słabe. Ostatnie przygotowania. Jutro wyjazd do Warszawy na odprawę. Zakupienie. O, może widać. Gumeczek na brodę w barwach Polski. No i co, czego nie może zabraknąć w Oronie Kolarzynie, czyli jest papier toaletowy. Także przygotowany, to co najważniejsze. Siedzę w tej chwili w wozie, no nie zobaczycie, w wozie, który będzie nas wspomagał. Będą chłopaki jechali za mną w tym oto samochodziku. Także trzymajcie kciuki. Zapraszam do postawienia kawusi. Także na pewno nam się jakieś tam wsparcie i wasza pomoc przyda. Będę wdzięczny, dziękuję wam bardzo. Także ja powoli zmykam, przygotowywać do końca rower i no co, robi się ciekawie, mentalnie głowa tutaj, mistrzostwo, bo innej opcji nie ma, innego myślenia nie ma. Dzięki za mega fajny odbiór, za mój wywiad, nie spodziewałem się tego, ale dziękuję bardzo za taki fajny odzew. No i co, też taka mała prośba. Jeśli będziecie gdzieś na trasie wkoło Polski i będziecie w stanie gdzieś tam pomachać czy stanąć i pogadać, to bardzo chętnie. Każda motywacja w tym momencie mi się przyda. Chłopaki, mam nadzieję, też będą ostro mnie tam piłować i lecimy po zwycięstwo, bo w takich wypadkach nie można myśleć inaczej. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Zostawiam wam najważniejsze, czyli link do śledzenia mnie i pchania kropeczki w opisie. Także co? Trzymamy kciuki, pchamy kropkę i możemy się zobaczyć też na starcie lub na mecie w Warszawie, jak będziecie niedaleko. Także pchamy, śledzimy, trzymamy kciuki za Worona. Każdy kciuk trzymany mocno będzie dla mnie mega motywacją i na razie, trzymajcie się, hej!